Ostatnie deszcze i wysokie temperatury to idealne warunki dla grzybów. W naszym regionie najbardziej popularne są podgrzybki i koźlarze, nazywane też kozakami. A tych u nas nie brakuje. Tak jak ja jeżdżę zawsze tam na zawadę z tyłu, w tym roku znowu nie ma. Nie? Ale tam strona właśnie Plecemin, Płytnica, tam jest bardzo dużo. A świadczyć o tym może frekwencja na ostatnich manewrach grzybowych w Pleceminie. Uczestniczyło w nich aż 111 grzybiarzy, którzy zebrali w sumie prawie 400 kg grzybów. Teraz trafią pod obróbkę, a sposobów na ich przyrządzanie jest niemało. Słoiczek, większy kapelusz czy nóżki do suszenia i do pierożków na święta. Pycha. Grzybiarzem nie trudno zostać. Ale podstawową wiedzę na temat gatunków warto posiadać. O pomyłkę bowiem nie trudno. Dlatego eksperci polecają zbierać tylko dojrzałe okazy. A w razie wątpliwości lepiej nie zabierać ich wcale. Zbiory można skonsultować z grzyboznawcą w sanepidzie. Warto też zastanowić się nad sposobem zbierania grzybów. Mówią, że jak się wykręca, to znowu usuwa się grzyby. Nie? I każdy ma swoją technikę. A co na to specjalista? Zasada jest, żeby je wykręcać najchętniej, dlatego że po wykręceniu grzyba nie pozostaje żadna zaległość, która mogłaby spowodować, że taki grzyb już się nie odrodzi. Jest jeszcze jeden problem. W lesie rosną nie tylko grzyby, rosną również hałdy śmieci. Pozostawiane przez grzybiarzy, niestety. Gospodarka leśna sama z siebie nie generuje śmieci. To nie są śmieci związane z lasem. To nie robi nikt inny. To nie robią Marsjanie, ufici, zielone ludziki. To robimy my sami. My sami możemy też sprawić, że takie widoki zostaną zastąpione takimi. Wystarczy po prostu zabrać te opakowania, które ze sobą przynieśliśmy. Będą lżejsze, bo puste.